Maria Grzegorzewska, wprowadzając tego typu organizacje, wzorowała się też na swojej mistrzyni, bo tak, każdy ma swojego mistrza. Pani profesor Józefie Jotejko, która tworzyła przed I wojną światową jeszcze wspaniały, choć krótko działający, międzynarodowy fakultet pedologiczny. Tak, tak. I ten nasz instytut, dzisiejsza akademia, korzeniami sięga do tego fakultetu. Tak jest i właściwie sama struktura tak. była podobna. No i Jotejko pomagała jej bardzo w organizowaniu tego instytutu, co proste nie było, bo wojna bardzo przecież wykrwawiła. Tak Polski jest. Nie było, dopiero Polska odzyskiwała niepodległość. I zorganizowanie takiego instytutu było no, bardzo trudną rzeczą. I tutaj i autorytet Jotejki, tak. i autorytet Grzegorzewskiej, która przyjechała już ze sławą tak. tej Polki, bardzo zdolnej i mądrej, która... Z doktoratem. Tak, z doktoratem, wprawdzie z estetyki wychowaniu, ale... Tak. Ale z doktoratem. Badania swoje prowadziła w Brukseli, zakończyła i obroniła doktorat w 1916 roku na Sorbonie. Na Sorbonie właśnie, tak. na Sorbonie. Także to było bardzo takie wielkie wydarzenie również dla młodej pedagogiki polskiej. Tak pedagogiki jest. Jeszcze tak. specjalnej tak. nie było. Tak. Ona tworzyła zręby tej pedagogiki specjalnej w Polsce. Po przyjeździe. Z Paryża po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zgłosiła się na własną prośbę do ministerstwa i została wyznań religijnych i oświecenia publicznego i została wizytatorem szkolnictwa właśnie specjalnego. Nowo tworzonego wtedy. Tak, mnóstwo ludzi takich, którzy mogliby jej pomóc, tak jest. Takich utytułowanych i mądrych, przyłączyło się do niej. Zresztą warto przypomnieć, że w 1930 roku powstał też Państwowy Instytut Nauczycielski, PIN. Ten instytut, on działał w sumie krótko, o ile pamiętam, w latach 30-35, tak. ale w 1932 pisała do profesora Władysława Radwana list w kontekście właśnie działalności instytutu, ale napisała coś takiego. I tak pomyślałem, że jak będzie okazja, to to przytoczę. Jeszcze parę lat muszę całkowicie poświęcić anormalnym. Potem będzie już więcej wyrobionych ludzi, wyraźniej spojrzy się na wiele zagadnień i wtedy można będzie trochę się od tej pracy odsunąć. Ale nie teraz jeszcze. Wyglądało na to, tak. że niekoniecznie pedagogika specjalna tak. będzie dozgonna, a była. Tak. Przypomina mi się tutaj postać Janusza Korczaka, który też był związany z naszą uczelnią. To podkreślamy, ale kiedy w 1912 został dyrektorem domu sierot na Krochmalnej, to też pisze w jednym ze swoich tekstów, nawiązując do zawodu lekarskiego, do pediatrii, do praktyk, które kończył w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, że zdradził to powołanie i poszedł w stronę sierot, poszedł w stronę dzieci. Tu zdaje się mamy podobną sytuację. Tak, mój troszkę. Ojciec pamiętał wykład Korczaka, kiedy on właśnie. Prześwietlał to serce dziecka, które się lęka. Tak. I to było piorunujące wrażenie na słuchaczach wywarło. Pierwszy wykład w instytucie. Tak, jest. Dodajmy, że Janusz Korczak jako wykładowca naszego instytutu wykładał tutaj zasady wychowania w internatach. Tak jest. I tak jak pani profesor powiedziała, tylko jedno zdanko dodam, że ten element jakby nawiązywania do fakultetu pedagogicznego, do praktyk, do poradnictwa, do pracy naukowej, do świetnego kształcenia nauczycieli, no Korczak też w jakiś sposób reprezentował, o to Grzegorzewskiej chodziło, bo słuchacze udawali się na Krochmalną, tam na praktyki też.